Czy copywriting dużo płaci? Tak. Ale nie tobie. Nieśmieszne. Ale taka jest prawda, że jeżeli nie zarabiasz dobrej kasy z copywritingu, to nie zarabiasz dobrej kasy z copywritingu, tak? I bardzo możliwe, że gdzieś po drodze na swojej ścieżce kariery spotkałeś czy spotkałaś kogoś, kto powiedział ci: zostań copywriterem, będziesz zarabiać dużo pieniędzy. I to jest brudne kłamstwo. To jest kłamstwo tak brudne, że ja po tym odcinku będę musiał iść się umyć. Podcast The Best, czyli Daniel bawi, edukuje, słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Prawda jest taka, że copywriting może płacić dużo pieniędzy, ale na pewno nie od razu. Jeżeli ktoś ci mówi: kup mój kurs, a w ciągu miesiąca, tygodnia, 24 godzin będziesz zarabiać 10, 50, 800 tysięcy złotych, to prawdopodobnie ściemnia. Ściemnia po to, żebyś kupił czy kupiła jego kurs lub jej. No bo co ci powie? Kup mój kurs, wdrażaj to, co jest w nim zawarte, ćwicz, dbaj o klienta, dbaj o jakość, a wtedy dostaniesz dużo kasy. No nie, to nie brzmi sexy. Co brzmi sexy? Będziesz zarabiać dużo kasy. To brzmi zajebiście sexy. Nawet ja bym to wziął. Jakby ktoś mi powiedział: zapłać mi 1500 zł, a ja zrobię, że będziesz zarabiać 50 tysięcy złotych. To bym wziął. Jeszcze z gwarancją, że jak nie będę zarabiał 50, to mi oddaje kasę i dopłaca. Kurde, biorę każdego dnia taki deal. Każdego dnia. Ale jak to zazwyczaj brzmi? Po prostu kup mój kurs, będziesz zarabiać więcej. A to, czy wdrożysz to, co jest tam zawarte, czy ta wiedza jest faktycznie sprawdzona, czy ta wiedza jest dobra, czy nie jest dobra, czy to po prostu sprzedawanie marzeń, to jest osobna kwestia. Więc odpowiadając na pytanie z tytułu, czy copywriting dużo płaci? Tak, ale zależy kiedy i komu. To jest kolejny odcinek z serii mitów o copywritingu i dzisiaj właśnie z tym mitem chciałbym się rozprawić, z mitem na temat zarobków copywritera. Kliknąć lajka dla Spotify'ka, zostawić suba dla YouTube'a, to pomoże mi zapraszać gości, którzy patrzą na takie metryki. Okej, to teraz o tym copywritingu i kiedy dużo płaci i komu. Po pierwsze musisz zrozumieć jedną rzecz, że twoje zarobki zależą od skali problemu, jaki rozwiązujesz. I tutaj świat nie jest sprawiedliwy. Świat nie jest sprawiedliwy w tym względzie, że ciężka praca nie oznacza dużych pieniędzy. Bardzo dobrze opisał to Maciej Wieczorek w swoim filmie o kwadrantach przepływu pieniędzy, gdzie dosyć często wspominał o tym, że pielęgniarka pracuje ciężej niż biznesmen, ale zarabia mniej kasy, bo tak po prostu jest skonstruowany świat. Zarobki pielęgniarki zależą od rządu, a rząd no, nie jest szczodry. Natomiast biznesmen sam sobie generuje przychód, dochód, zysk i tak dalej. I twoje zarobki zależą od skali problemu, jaki rozwiązujesz. Dlatego na przykład logo Poznania i strategia, identyfikacja i tak dalej kosztowały 150 tysięcy złotych, a ty za swój tekst dostajesz 15 zł za 1000 znaków. Na przykład. Twoje zarobki zależą od zasobności portfela klienta, od tego, jak trudne zadanie podejmujesz, od tego, ile odpowiedzialności na siebie bierzesz, jaką masz markę. Im dłużej jesteś na rynku, tym bardziej można ci zaufać, większą kasę ci powierzyć, trudniejsze projekty. Im dłużej jesteś na rynku, tym więcej wiedzy masz, jeżeli się uczysz, bo są tacy, co się nie uczą. Masz więcej wiedzy i wykorzystujesz tę wiedzę, żeby zdobyć lepiej płacących klientów, żeby zbudować swoją markę, żeby przekonać klienta, że jesteś wart lub warta więcej kasy, niż oferuje rynek. Im więcej masz wiedzy, im więcej wprawy w perswazji, im więcej pewności siebie, im więcej dowodów na to, że dowozisz, bo to się przekłada na pewność siebie, im więcej tego wszystkiego, tym wyższe stawki jesteś w stanie dyktować, tym skuteczniej jesteś w stanie przekonać klienta do tego, że dowieziesz. Jesteś w stanie zbudować zaufanie poprzez rosnące portfolio, ambitniejsze marki w tym portfolio. Twój mental się poprawia. Może masz dość kasy na to, żeby pójść na terapię, popracować z jakimiś przekonaniami, pousuwać to wszystko. Rozwijasz się. Jednym słowem, właściwie dwoma słowami, rozwijasz się. Kiedy się rozwijasz, twoja stawka powinna rosnąć. I rozwój też ma swoje tempo. To jest mniej więcej tak, jak przyjść na siłownię, załóżmy dzisiaj podnosisz w martwym ciągu 50 kilo. A ktoś ci sprzeda kurs za 1500 zł, jak podnieść 200 kilo. Przychodzisz następnego dnia, łapiesz za 200 kilo i nie możesz go oderwać od ziemi, z tego ciężaru. Albo w przysiadzie, no to Paweł Pawlak podawał właśnie przysiad, że jak teraz bierzesz w przysiadzie 50 kilo i ktoś ci założy sztangę 300 kilo na plecy, to się złamiesz. Taka jest prawda, to się po prostu złamiesz. Są rzeczy, których nie przeskoczysz. I o ile, jeżeli chodzi o siłownię, rozwijasz ciało, o tyle myślę, że umysł
trochę szybciej może się rozwinąć, bo czasem mała zmiana potrafi dać duży efekt. Myślę, że więcej rzeczy można przeskoczyć w umyśle w krótszym czasie niż na siłowni, no bo na siłowni jednak to ciało nas ogranicza, tak? Ciało i czas. Niemniej są rzeczy, których umysłem też nie przeskoczysz. Zadaj sobie proste pytanie. Dlaczego niektórym ludziom w copywritingu, w marketingu, w kampaniach sprzedażowych, gdziekolwiek wychodzi, a innym nie wychodzi? Tym, którym wychodzi, nazwijmy to roboczo wychodzi, bo to nie ma nic do rzeczy z wychodzeniem. Jeżeli mówisz, że coś komuś wychodzi albo że coś się komuś udało, to oddajesz sprawczość. A to w większości przypadków wynika z tego, co dana osoba zrobiła. To mam nadzieję, że to wybrzmi. Że to wybrzmi i że zapadnie ci w pamięć. I jeśli chodzi o to wychodzenie, podam ci prosty przykład. Pracowałem w biurze z jednym gościem, jeszcze w ubezpieczeniach. On wymiatał. Zarabiał 2 razy więcej kasy niż ja. Dlaczego? Chociażby dlatego, że otoczenie go tak ukształtowało, był dużo bardziej pewny siebie, dużo bardziej wierzył w produkt, który sprzedaje. Ja nie wierzyłem w produkt, który sprzedaje. On dużo bardziej wierzył, on miał samochód, ja nie miałem samochodu. Więc jeżeli przyjeżdżasz sprzedać ubezpieczenie komunikacyjne i masz samochód, to budzisz automatycznie większe zaufanie niż ktoś, kto tego samochodu nie ma. Bo taka osoba mówi wtedy o rzeczach, o których nie ma pojęcia. I pomimo tego, że mieliśmy teoretycznie podobną wiedzę, może nawet miałem trochę większą wiedzę, to on miał już miał umiejętności, których ja nie miałem i których nadal nie mam, choć minęło prawie 10 lat. I o to w tym wszystkim chodzi. Dwie osoby dostają ten sam kurs do zrobienia. Jedna osoba wdraża wskazówki w nim zawarte, druga go tylko odsłucha. Która będzie miała efekt? Ta, która wdrożyła. Dwie osoby zaczynają ten sam kurs. Jedna jest pewna siebie, druga się boi własnego cienia. Która odniesie sukces? Która pójdzie do klienta? Która pewnością siebie zbuduje zaufanie i przekona tego klienta, że warto zapłacić więcej kasy? Oczywiście, że ta bardziej pewna siebie. Dlaczego agencje dostają kontrakty na 20 i więcej tysięcy złotych miesięcznie, a freelancer ma problem z wyciągnięciem od klienta 2 czy 4 tysięcy? Dlatego, że w agencji pracuje handlowiec, który ma dar do przekonywania, ma pewność siebie, wierzy w produkt albo wierzy w siebie. Nie musi wierzyć w produkt. Myślę, że w niektórych agencjach marketingowych jakość obsługi jest tak niska, że trudno tam w cokolwiek wierzyć. A mimo to idzie handlowiec i przekonuje klienta, że warto dać te 20 kafli, że warto u nich właśnie zostawić te 20 kafli, że warto im przeznaczyć ten budżet marketingowy. Więc tu jest kluczowa różnica. Wracając do tematu odcinka, wracając do tego mitu, czy copywriting dużo płaci? Tak, ale cholera, nie od razu. Nie od razu Rzym zbudowano. Nie od razu. Nie będzie tak, że dzisiaj przerobisz kurs, jutro zaczniesz zarabiać więcej hajsu. Może tak być. Może być, że zrozumiesz na przykład, że jesteś wart lub warta więcej kasy niż teraz krzyczysz i podniesiesz swoje stawki. To automatycznie zwiększy twoje zarobki i to może ci dać kurs. Ale żeby to był taki drastyczny przeskok od 0 do 10 tysięcy miesięcznie, nie ma szans. Nie ma szans, myślę, że twój mental tego nawet nie udźwignie. Że może w jednym miesiącu wyciągniesz dychę, a potem się przestraszysz i ugniesz pod ciężarem odpowiedzialności i twój termostat finansowy nie pozwoli ci zarobić więcej kasy. Po prostu przewalić te pieniądze na głupoty. I wiem, co mówię, bo dokładnie tak zrobiłem. Termostat finansowy to jest takie pojęcie. Jeszcze go do końca nie znam. Nie wiem, jak go przeskoczyć. Ale jak się dowiem, to ci powiem. Podsumowując, czy copywriting dużo płaci? Jeżeli to dobrze poprowadzisz, jeżeli się dobrze rozwiniesz, to tak, zarobisz dobrą kasę. Tylko musisz mieć zbudowane, solidne podstawy. Nie wystarczy zrobić kursu i tyle. Musisz mieć jakość treści, musisz mieć zrozumienie biznesu klienta, zrozumienie potrzeb klientów twojego klienta, w zależności od tego, czy to B2B, czy B2C. Dużo researchu, dużo pracy jest tutaj potrzebne, dużo otwartości, wyciągania wniosków, rozwijania się i tak, dojdziesz wtedy do dobrego hajsu. Dochodzą do tego jeszcze kwestie administracyjne, jak chociażby pilnowanie pieniędzy albo nie przepierdzielanie ich na głupoty, ale to jest osobna kwestia, pewnie na osobny odcinek, więc to tyle tytułem podsumowania. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, to w linku w opisie znajduje się mój bezpłatny kurs, gdzie jest twój hajs, czyli o tym, jak zarabiać więcej kasy z copywritingu. Kurs trwa 4 godziny, myślę, że powie ci więcej niż ten 10-minutowy odcinek. Myślę, że dzięki niemu zrozumiesz pewne rzeczy, zwłaszcza przerobisz kwestie w głowie i dojdziesz do tego solidnego hajsu. Kończąc, jeszcze raz prośba o tego lajka dla Spotify'ka, suba dla YouTube'a. Dzięki temu będę zapraszał dużo bardziej zajętych gości, którzy nie pokażą się na kanale, który ma mało subów. A jeżeli masz pytania co do zarobków copywritera, co do tego, czy copywriting płaci dużo, kiedy płaci dużo, jeżeli chcesz, żebym coś doprecyzował, albo masz po prostu jakąś wątpliwość, zostaw w komentarzu, będę odpowiadał. Jeżeli znasz kogoś, kto wierzy w to, że copywriting płaci dużo od razu, albo rozczarował się, że kupił kurs copywritingu i nie zarabia 10 tysięcy,
podeślij mu ten odcinek. Myślę, że to pomoże mu zrozumieć, co się stało i jak się dał nabrać. W tym odcinku to jest tyle. Zapraszam do kolejnych odcinków i siema.